Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Kimże ty siebie czynisz? Pytają Żydzi Jezusa. I takie pytania pada pod naszym adresem, kiedy próbujemy o coś zawalczyć. Zwłaszcza o prawdę, o sprawiedliwość, o przyzwoitość, moralność. Wtedy głos sprzeciwu, jaki wobec nas się podnosi, jakby pytał, kim jesteś, by nas pouczać. Żydzi w tym pytaniu mieli wiele pretensji i zgorszenia, że Jezus mówi tak swobodnie o Bogu. Nie chcieli uwierzyć w to, co o nim wyjaśniał. My powinniśmy niekiedy opuścić głowę ze wstydu, bo czynimy się kimś, kim nie jesteśmy. Kiedy wydajemy rozkazy, kiedy próbujemy nad kimś zapanować, kiedy wymagamy tego, czego sami nie wypełniamy. Gdy coś nam nie pasuje w sprawach kultu, religii, wiary, to stajemy się, jak to się mówi potocznie, święci od papieża. Choć nasza postawa nie ma pokrycia w tym, czego żądamy od innych. Chrześcijaństwo to coś więcej niż zbiór wzniosłych reguł moralnych, mówiących, jaka może być doskonała miłość lub czym jest przebaczenie. Chrześcijaństwo jest wiarą w osobę. Jezus jest Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I to doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem. I Abraham widział to wszystko. Widział i uradował się, bo poznał Ojca, który jest. Żydzi przypisywali Abrahamowi miejsce, jakie nie było dla niego przypisane. On był tym, który uwierzył nadziei wbrew nadziei, ale nie był wszechmogącym. Abraham w pokorze uznał wielkość Boga i poddał się jego woli w całości. Przyjął potomstwo, którym Bóg obdarzył i był gotów oddać syna, bo Bóg go o to prosił. Z niczym się nie związał tak ściśle jak z wiarą, że to Bóg prowadzi. Jednak Mesjasz jest kimś potężniejszym, bo po pierwsze jest Synem Bożym, w co trudno nam przychodzi często uwierzyć, a po drugie jego dzieła świadczą o jego zaangażowaniu. Przeciwnicy Jezusa lepiej od niego wiedzieli, kim on jest naprawdę. Bo można się zafiksować, wbić sobie coś w głowę i za nic nie dopuszczać innych faktów. Chrystus żyje relacją ze swoim Ojcem, bo wszystko co czyni, co posiada i to kim jest, jest działaniem Ojca. To Ojciec go wszystkiego nauczy. Jezus pouczając faryzeuszy mówi im, że gdyby byli dziećmi Abrahama, pełniliby jego czyny. Ale w nich oprócz słów nie ma żadnego związku z Abrahamem. Nie znają go, nie mają sobie jego dzieł, nie mają sobie jego ducha. A więc tym samym dalece są od wiary konkretnej, a nie tylko tej deklarowanej. Zarzuci im, że nawet mają diabła za ojca, bo diabeł stał się samowystarczalny, kiedy zerwał więź z Bogiem. Taki staje się człowiek, kiedy zamyka serce na komunię trzech osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc mówiąc jednym słowem, kiedy zamyka się na miłość. Można przez to wpaść w jakieś wyobrażenie o Bogu, ale jest to religijność stworzona przez człowieka, odpowiadająca jego potrzebom. Religijność wygodna, łatwa i przyjemna. Nie mając w sobie życia Bożego, nie przyjmujemy jego nauki, która daje życie wieczne. Zobaczcie, jak paradoksalnie postąpili z Jezusem. Dziś porwali na niego kamienie według Ewangelii, ale za kilka dni ukrzyżują go, a uważali się za czcicieli Boga. Zbliżając się do świętowania Triduum Paschalnego, szukajmy w nas odpowiedzi dotyczących naszej wiary. Czy Bóg jest dla nas tylko Bogiem, czy jest naszym Ojcem? A jeśli Ojcem, to czy mamy w sobie Jego życie? Z Panem Bogiem.